Emilia Arena dzisiaj będzie miejscem zmagań prawdziwej wojny gigantów, a więc Tampa Bay Lightning, a więc liderzy tabeli zmierzą się z ostatnią rewelacją, a więc New York Rangers. I mecz ten poprowadzi za NMPD. Witam serdecznie. Tak, i jest to, warto wspomnieć, ostatni mecz przed meczami Mistrzostw Świata, więc warto się z tym meczem dobrze oswoić, ponieważ aż do kwietnia będziemy mieli przerwę w rozgrywkach klubowych, więc oby ten mecz był dla was świetną okazją do oglądania, a dla nas świetną okazją do grania. Na razie wychodzi teraz drużyna Nowojorczyków z szansą, ale Baumeister był szybszy. Zettenberg, Shane Doan. Pronger nie utrzymał, ale bez problemu broni Henrik Lundqvist. A więc tutaj również dwie doskonałe gwiazdy bramkarskie mają karę dla New York Rangers. Szansa dla Tampy na bramkę w przewadze. Paweł Bure za przeszkadzanie. W zasadzie jedna z kluczowych postaci w tym momencie w Rangersach. No, próbował tu się nadziać na Zenohare. Niestety skończyło się to dla niego karą. No i szansa dla Tampy na objęcie prowadzenia. Zobaczymy, czy to wykorzystają. Ale to niby wznowienie wygrali Rangersi, ale krążek został wybity. Teraz czekają w Tampie. Cały czas czekają. Tutaj niechętnie zawodnicy wychodzą z niebieskiej. I teraz wykorzystuje to Steven Stamkos, który idzie z akcją. I Mark Savard. Oj, tutaj było bardzo blisko. Mark Savard miał szansę na zdobycie bramki. Crosby. Stal. Crosby. Oj, tu było bardzo blisko również. Na razie to bardziej są niewykorzystane szanse. Vlasic. Ennis. Wojtek Wolski, Shane Doan. Lundqvist zdążył obronić. No i troszkę za długo ten krążek trzymał. Chciał z nim wyjść dalej, ułatwić drogę swoim partnerom, ale ostatecznie mu się to nie udało. I znów będzie musiał bramkarz bronić. W zasadzie nas ikon, jeżeli chodzi o bramkarzy. Chociaż Cam Ward, bramkarz Tampy, również należy do postaci, które w rynku bramkarskim są bardzo ważne. Pronger powstrzymuje. Mer. Vlasic powstrzymuje. Mer przed szansą, ale prosto w Warda. Dalej szansa. Kostopoulos. Niecelnie. Mer. Koniec przewagi Tampy. Cam Ward. Vlasic. Doan. Wojtek Wolski. Nie dał rady. Borowiecki. Bure po wyjściu z kary. I jest Paweł Bure. Przy asyście Marka Borowieckiego. No, Cam Ward się tu nie popisał, a Bure pokazał, dlaczego jest w zasadzie główną gwiazdą Rangersów na ten moment. Żebyśmy tak karne strzelali. Oj tak. Tutaj była szansa, żeby Cook wbił bramkę wyrównującą. Mamy teraz Warda, drugiego Warda. Oj, tutaj był słupek i zamrożenie. Teraz czwarta formacja Rangersy przeciwko drugiej Tampy. A więc formacja z Erikiem Stolem, który zaliczył hat-tricka ostatnio w meczu z Islandersami. A więc przeciwko Winnerwalom i Trevor Daly zdobywa bramkę pierwszą dla Błyskawic. No i tutaj Lundqvist w zasadzie odsłonił tę bramkę. Mamy szybkie wyrównanie. Tak jest. Więc wychodzi na to, że Tampa po prostu na razie się oszczędza. Chce dać szansę rywalom, żeby na razie w miarę rywalizacja była wyrównana. Być może robi to specjalnie dla kibiców. McKee. Daly. Błędne podanie. Lat nie wykorzystał. Michałek. Tam Michalek. Lat. Aj, świetna obrona. Tak jest. Sharp. Stoll. Stillman. Nie dał rady. I Lundqvist znowu mrozi. I teraz mamy Marka Savarda na wznowieniu Rangersów. Ale to Tampa wygrywa. I był strzał, ale Carter nie zdążył dobiec do krążka. Carter, nabytek z Philadelphia Flyers ostatnimi czasy. Ogólnie niektórych zawodników teraz Stampy to są nowe nabytki, a tymczasem Donald Odette zdobywa bramkę. No i Rangersi znowu wchodzą na prowadzenie.
No cóż, 3 bramki. Ja wiem w ile minut. Nie widziałem, teraz się dowiemy. 14. Tak. 6 minut 25 sekund do końca. Tak jest, Commodore. Camworld, Carter, Terry. I Wojtek Wolski nie wykorzystał swojej okazji na zdobycie bramki. Teraz nie najlepsze podania. Odet. Mamy karę dla Tampy. Więc tym razem to Rangersi będą mieć szansę. Którą właśnie teraz będą mieć. I karę z Tampy. Łapie nam Corey Perry za Rafin. Tak. Brzydkie zachowanie. Właśnie tak. I teraz Steven Stamkos znowu na boliku, więc widać, to jest bardzo ważna postać w swoich formacjach. Pitkarainen, Stamkos i Paweł Biure zdobyła bramkę przewadze. Druga bramka. Tak, druga bramka w tym spotkaniu. A w istocie go nie zrobiła tam. No tak, tak, jego druga bramka. Tak. No tutaj. Po bitwę tym razem. Tak, Ward nie zamroził krążka i Biure to natychmiastowo wykorzystał. I czy już myśmy mieli już dwubramkowe prowadzenie dla Rangersów? Tak jest. Zgadza się. I Stamkos przed szansą, ale Ward broni. Teraz widać, że Tampa troszeczkę zwiększyła swój poziom agresji w grze. No, no ale taki strzał nie mógł się udać. Steelman. Bardzo niecelnie. Będzie kara. Będzie kara tym razem dla Rangersów. Tak jest. Chris Pronger za atak łokciem. Więc łokciowanie. Oj, 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 tutaj uderzenie łokciem w głowę, a więc fatalna sytuacja. No bramka z Rangersów nie pokazał tutaj dobrego przykładu. Także od razu uprzedzam, nie próbujcie tego w domu pod żadnym pozorem. Ani na basenie lodowym. To tym bardziej. Ziliczki. Utorował sobie drogę, ale nie mógł tego wykorzystać przeciwko Lundqvistowi. Zettenberg. Hara. Czy Zdeno Hara? No nie. Spalony. Spalony ze strony samego Sidneya Crosbiego, a więc aktualnego kapitana Tampa Bay Lightning, który przejął właśnie po Zdeno Harze ten tytuł. No i ostatnia minuta przed nami, jeżeli chodzi o tercję pierwszą. Jackman, Stamkos i Kowalczyk. Nie dobił, nie dobił. No nie, niewiele już tu zabrakło. Ostatni strzał nie, tak zdążył, ale obok bramki mamy 3-1. Tak jest. Dość nieoczekiwanie Rangersi prowadzą. Nie spodziewaliśmy się tego, zwłaszcza, że na razie Tampa jednak dominuje w tym sezonie. Zwłaszcza, że to jest spotkanie rewanżowe, bowiem Tampa wcześniej na wyjeździe wygrała. No i czas na szybkie spojrzenie na statystyki. No i tak się one prezentują. Ja mogę powiedzieć. No, tutaj Tampa dłuższy czas w ataku. To prawda. Na razie nie skutkuje to prowadzeniem. No ale kto wie, może odkryją się w drugiej i trzeciej tercji. Tak, mają jeszcze sporo czasu. Być może chcieli po prostu się jakoś przeoszczędzić na tą tercję, nie wiemy tego. Tutaj mamy cały czas prowadzenie w przewadze. Przepraszam, Tampa gra w przewadze. Prowadzenia nie mają akurat. Teraz była szansa dla Rangersów i teraz Crosby idzie z akcją. Borowiecki jednak wyprowadza krążek i Crosby w zasadzie podaje do Lundqvista. Mer. Kostopoulos i prosto do Warda. Erik Stoll, Mer i mamy karę dla Tampy, tak, za łokciowanie właśnie. No niby też atak łokciem, no ale już mi się udzieliło, no i niestety, ale Erik Stoll również nie pokazał tego, co trzeba, widzimy to. No i szansa dla Rangersów na powiększenie prowadzenia, jeżeli tylko dobrze wykorzystają, chociaż przez pewien czas będziemy mieli fragment gry 4-4.
I właśnie Rangersi teraz z krążkiem. Gomez prosto do Eliego. I teraz właśnie Rangersi grają w przewadze. Kostopoulos, Jackman do Vlasica. Wybicie krążka. McKee do Vlasica. Ale Sharp tego nie poszedł za ciosem. McKee. I Pronger tutaj strzelał, ale Ward obronił. Sharp. I kartę próbował. Ale nie wykorzystana. Chociaż jeszcze Tampa przy krążku. Już nie. Nie, już nie tym razem. McKee. Doan. Nie, prawidłowe podanie. Kostopoulos. Pronger. Kostopoulos. Nie udało się. Kostopoulos prosto do Warda. Witt. I koniec przewagi Rangersów. Nie wykorzystali jej tym razem. Jordan Witt z akcją. Próbował zaskoczyć, ale nie dał rady. Paulson. Borowiecki wchodzi. Borowiecki, Michałek i spalony. A więc wchodzimy na środek zaloniska. Czwarta formacja Tampy. A co ciekawe, Rangersi wystawili zestaw do gier w przewadze. I teraz Cook powinien być pierwszy przy krążku. I teraz Ennis. Nie wyszła dobitka. Commodore, Avery. Daly, Odette, Vlasic, Cook, do Savarda. Pikkarainen, Odette, Cook, Ward, Cook, Ennis. Za mocne uderzenie. Pikkarainen, Savard. Baumeister próbuje, a i to dzięki niemu teraz nie ma straty bramki. Hara, Ward, Zettenberg. Henrik Zettenberg ze strzałem, Pronger, Kowalczuk, do Stamkosa i spalony. Ale tutaj Steven Stamkos gra przeciwko swojej drużynie, w której występuje aktualnie. No, to może być ciekawie. Pierwsza formacja Rangersów, zdecydowanie wybijająca się. Stamkos, Kowalczuk spalony. I wykorzystuje to. Tak, wykorzystuje to Tampa i teraz u nich wchodzi pierwsza formacja. Borowiecki. Stamkos. Borowiecki. Biure. Kowalczuk. Hara powstrzymuje. Baumeister. Crosby. Stamkos. Kowalczuk. Biure. No to już by nie wyszło. Ward musiał to odpuścić, bo by wyszedł za linię i byłaby to kara. Nie są w stanie krążka przejąć gospodarze. I teraz szansa dla Biurego, ale tym razem Ward się obronił. No byłaby to szansa hat-tricka dla Pawła Biure. Doan. Crosby biegnie do krążka i jest przy krążku, ale teraz nie bardzo miał kogo, komu podać i Doan niestety wybija krążek na spalony. 2,5 minuty do końca tercji. Na razie Rangersi wciąż prowadzą. Jeszcze nie było żadnej chyba bramki w tej tercji. User joined your channel. I tymczasem mamy kogoś na TS-ie. Nie wiadomo, czy nam się odezwie, czy nie. A nawet jeżeli nie będzie słuchać, to znaczy, że to pewnie Pieczyk. A tymczasem mamy uwolnienie. Mamy gościa. Tak, to Pieczyk potwierdzam. Dobrze. No w sumie nie do końca proszonego, no ale mówi się trudno. Dobra. McKee, Gomez, Vlasic, Sharp, Stillman. Nie wyszło. Oj, tutaj było blisko. Na pokonanie Lundqvista i nie udaje się to na razie. Paulson wyja krążek i mamy koniec tercji drugiej. A więc wyrównana tercja, przez co Rangersi wciąż na prowadzeniu. No i zobaczymy, czy przy okazji trzeciej tercji gospodarze się odkują, czy jednak goście utrzymają to swoje prowadzenie i nieoczekiwanie zapewnią sobie zwycięstwo nad liderem tabeli.
No i widzimy, aż 7 strzałów w różnicy, jeżeli chodzi na korzyść gospodarzy. W hitach także, za to wznowienie o jedno ugrane więcej przez gości. Czas ataku się odrobinę wyrównał, ale dalej po stronie gospodarzy. Z 4 łącznie przewag, tylko jedna strzała wykorzystana przez gości. No i zobaczymy, czy ostatnie 20 minut wystarczy gospodarzom przynajmniej na wyrównanie. Będziemy oczywiście czekali. Hara. Otrzymany. Oj, Baumeister tutaj nie zdołał się zmieścić. Mamy spalonego. Pierwsze formacje pozostają. Jak widzimy, dobre nastroje na ławce Rangersów. Ale to z kolei w Tampie jeden z zawodników bardzo niezadowolony. Zresztą nie ma się co dziwić. Kowalczuk, Baumeister, Doan, Zettenberg, Borowiecki, Stamkos, Biure. Czy Biure pójdzie nam na hat-tricka? Na razie ma szansę, ale Ward broni. Crosby, Zettenberg, Kronger nie powstrzymał, jest podanie strzał, ale Lundqvist broni. Stamkos, Biure, Stamkos. Jest bramka, jest. Jest. Steven Stamkos. No tak naprawdę, kto wie, czy Rangersi w tym momencie nie zapewnili sobie wygranej. Ależ tu mieli szczęście. Właśnie, tu niewiele brakowało, żeby jednak bramkarz cofnął szybko krążek. Tak. Ale system VAR wykrył bramkę. Także mamy 4-1, ale tak Tampa nie odpuszcza. Zdecydowanie. Bailey czeka. Trochę teraz nie wyszło. Savard. Avery. Sean Avery. Miał szansę. Stoll. Steelman. Do Stala. Erik Stoll trochę nie poradził sobie z tą akcją. Commodore. Pitkarainen. Savard. Sharp. Miał szansę Steelmana do bitkę. Tak, ale mamy zamrożenie. Trzecie formacje teraz. Carter i Gomez. Teraz szansa dla Tampy. Ale nie wyszło to. Gomez, Jackman, znów Gomez. Ward znów musiał bronić. Kostopoulos. No przyjrzyjmy się jeszcze raz, bo ja się sam chyba tutaj zagubiłem. Aha, tak. Tutaj. To bramkarz bronił i... Wybił taki nieszczęśliwy sposób. Znaczy wybił i nie spodziewał się do bitki. O! Aha, dobra. Tak, przerwa na żądanie. Tutaj mamy zmianę bramkarza w Tampie, a więc czala goryczy się przelała. I tym samym będziemy mieli pana Thibolta w bramce Tampy po wznowieniu, którego jednak nie zobaczymy, czyli prawdopodobnie był błąd. Co oznacza, że niestety na ten moment mecz ten się zakończy, a za dzisiaj niestety przegraną aż 5-1 Rangersi, nie, Tampa wychodzi, a z kolei Rangersi dzięki temu odnoszą bardzo ważne zwycięstwo. No i tym oto akcentem kończymy mecz, dziękujemy za oglądanie, troszkę niemiłym akcentem to się skończyło, no ale... Zobaczymy. Powróciłem, cześć. Tak, akurat Maciek powróci, jak skończyłem mówić. Przepraszam za utrudnienia. Tak jest. No i cóż mogę powiedzieć? No to w takim razie kończymy na razie zawodami klubowymi na antenie przynajmniej do mniej więcej połowy kwietnia. Plan mniej więcej taki, żeby w okolicach 15 kwietnia powrócić z meczami. A za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy już tak naprawdę, jeżeli... Plan się będzie zgadzał, to już za 2 dni na inaugurację Mistrzostw Świata. Pozwolę nawet wykorzystać ten czas i zaraz wam powiem, która z drużyn dostąpi tego zaszczytu i jaki mecz będzie pierwszy. Pierwszy mecz właśnie będzie akurat między nami, to będzie mecz pomiędzy reprezentacją Rosji i reprezentacją Norwegii. A więc zapraszamy serdecznie i do usłyszenia. Do zobaczenia.